Skąd się wziął pomysł na naprawę kineskopu? No to już zaczyna być potrzeba. Dlatego, że jeżeli się kolekcjonuje stare telewizory i chce się je mieć sprawne, to trzeba mieć też sprawne kineskopy. A o to jest coraz trudniej. Bo nowych kineskopów już nie będzie. No, nie wiadomo. Jeszcze... Dobra, to ty nie wspominaj o twoich planach. Regenerację można przeprowadzać na kilka różnych sposobów, w zależności od tego, co jest w tym kineskopie do zrobienia. Jeśli bowiem kineskop jest niezapowietrzony, a ma jedynie pogorszoną emisję, no to można spróbować takiego starego sposobu, który ty doskonale znasz, z przeżarzaniem go, ewentualnie z wymuszeniem tam na siatce pierwszej jakiegoś przepływu prądu i kontrolowaniem tego przepływu. Także obserwować, czy ten kineskop w ogóle reaguje na regenerację, czy nie reaguje. No i to bardzo jest zależne od egzemplarza i wytwórcy i tutaj nie ma reguły. Tak więc to jest najprostszy przypadek, kiedy nie trzeba w ogóle ingerować do wnętrza lampy. Ale takie przypadki to są szczęśliwe trafy i często jest jednak tak, że albo kineskop jest do wyrzucenia, no albo spróbujemy coś tam w środku z nim zrobić. No i co można zrobić z takim kineskopem w środku? No jeżeli na przykład przychodzi kineskop, który jest totalnie rozwalony, czyli na przykład jest tak, że jest utłuczona szyja, zapowietrzony w sposób nagły, wtedy zazwyczaj ekran masz po prostu zdmuchnięty, czyli do nałożenia jest raz jeszcze. Najpierw trzeba ten stary ekran zmyć. Tam jest, jeżeli jest metalowa, taka metalizacja tam, jeżeli jest metalizacja w balonie, no to trzeba tą metalizację usunąć. Potem usuwasz luminofor. No potem trzeba to starannie wszystko odpłukać, żeby było rzeczywiście czyste. No i potem trzeba nałożyć raz jeszcze ekran. I to się robi przez sedymentację. No i kolejną operacją, jeżeli jest taka konieczność, no to metalizacja tego ekranu. To się robi w próżni, czyli poprzez takie naparowanie aluminium. Trochę tak jak naparowuje się czy to reflektory samochodów, czy jakieś tam lusterka. To jest dokładnie tak samo, no tylko tyle, że to trzeba zrobić we wnętrzu balonu. Czyli we wnętrzu balonu trzeba zrobić próżnię. No wtedy jeszcze bez szyjki, tak? Czyli na przykład pod klosz próżniowy to można włożyć. Albo tak jak w fabrykach, że po prostu tutaj była uszczelka, nasuwało się na wejście do pompy próżniowej. Tam jeszcze wchodził taki parownik, z którego to aluminium było rozpylane. No i na tej zasadzie to lustro powstawało. No to kolejną operacją jest przedłużenie szyjki. Dlatego, że jeżeli usuwamy, bądź jest ona brutalnie usunięta wcześniej, ta stara wyrzutnia, no to trzeba tą szyjkę niestety przedłużyć, tak? Dlatego, że o tyle jest ona krótsza. No i to jest operacja dosyć skomplikowana. Dla małego kineskopu jestem w stanie to zrobić w rękach. No następnie jest wtapianie wyrzutni, czyli łączenie tego talerzyka wyrzutni z szyjką, tak? Czyli muszę połączyć te dwa elementy. No to jest oczywiście od innego kineskopu, więc nie pasuje, no ale pokazujemy tylko swego rodzaju zasadę, jak to powinno być zrobione, prawda? No i później mamy już pompowanie. Przy czym w takich warunkach, czy to przemysł, znaczy w ogóle w warunkach produkcji kineskopów, to było zorganizowane w ten sposób, że była cała kolejka wózków i każdy kineskop miał swój wózek pompowy. Tych wózków było przynajmniej w Polkolorze około 200 i jeden pracownik zakładał kineskopy do pompowania, drugi pracownik na końcu tej całej kolejki ściągał już kineskopy gotowe do dalszych tam testów, już odpompowane. Chodziło bowiem o to, że pompowanie kineskopu jest procedurą dosyć długą, dlatego jeżeli się ułożyło takich kineskopów 200 w wózku, no to one jeden za drugim po prostu jak w kolejce jechały przez piec tunelowy, przechodziły tam wszystkie operacje, tam wygrzewanie, włączanie katody celem rozkładu węglanów. To wszystko się odbywało tam po prostu w takiej kolejce. No przy regeneracji podobnie, z tym, że nie ma wtedy kolejki, gdzie te kineskopy sobie jedne za drugim jadą, tylko są po prostu osobne stanowiska. No i na takim stanowisku zakłada się taki kineskop, tam jest zestaw pomp próżniowych, plus jeszcze szafa do wygrzewania balonu. Dlatego, że
nosi siłą rzeczy. To jest duża powierzchnia, dużo gazów zaadsorbowanych, które trzeba w procesie pompowania usunąć. A usunąć jest najprościej przez desorpcję termiczną, czyli intensywnie grzejąc szkło balonu. Dlatego stąd piece zamknięte, opalane gazem bądź elektrycznością. Jaka tam temperatura mogła być? No ja słyszałem, że około 400 stopni, przy czym to mi się wydaje absolutnym maksimum z uwagi na właściwości tego szkła. To jest szkło miękkie i ono niewiele wyżej ma już punkt mięknięcia, więc to jest tak z pewną rezerwą traktuję te informacje, ale myślę, że, no, że może być te 300 stopni to na pewno. Dobrze, a ty u ciebie w tej chwili jesteś na etapie po zatopieniu lampy, na stanowisku próżniowym z dołączoną pompą jonową. Tak, dlatego że no tutaj byłem zmuszony zastosować pewien zgniły kompromis, nie mając możliwości wygrzewania sensownego tego balonu, bowiem nie mam tej szafy opalanej gazem czy elektrycznością. Trzeba będzie się nad tym w końcu poważnie zastanowić, żeby taką funkcjonalność dorobić. No ale póki co jej nie było, a eksperyment uważałem, że i tak warto zrobić. Z tego też względu zdecydowałem się na inne rozwiązanie. Mianowicie balon został, na ile się to dało zrobić, wygrzany po prostu hot airem. No i w momencie, jak się ta próżnia już zaczęła poprawiać, zaprzestałem już tego wygrzewania, poczekałem, aż balon całkowicie sobie ostygnie. I wtedy odcięta została lampa właśnie kineskopowa razem z pompą jonową, bo ta pompa została tak po drodze na rurce pompowej tutaj między stanowiskiem a wyrzutnią podłączona. Ta pompa jonowa jest właśnie po to, że taki kineskop na pewno nie był dobrze odgazowany. No i te gazy trzeba usunąć tutaj już na innej drodze. Mianowicie taki kineskop ja już poddaję po prostu wyświecaniu właśnie na pompie jonowej i ona niejako pożera te wydzielające się gazy, tak? A przy tutaj okazji mamy... ładnie świeci. Tak, no to jest też, a i prąd tej pompy jest od razu miarą próżni w tym kineskopie, czyli mogę obserwować, na ile te zabiegi, które wykonuję, są zabiegami skutecznymi, prawda? Nie jest to może taki sposób, jaki się normalnie stosowało. Ten sposób z pompą jonową technologiczną znany jest z produkcji lamp mikrofalowych. To na pewno wymaga to dłuższego czasu pompowania niż w przypadku takich klasycznych kineskopów. Ale mamy czas. No, mamy czas, bo w momencie, kiedy już w zasadzie jest po odcięciu od pompy, no to jest kwestia podłączyć taki kineskop na stanowisko, tak żeby on miał odchylanie, wysokie napięcie, tam skupianie, te pozostałe wszystkie tam napięcia i on się może tam ileś czasu wyświecać, nie ma z tym problemu. Możemy sobie jeszcze tymi napięciami tam odpowiednio żonglować, tak? Jeżeli wydzielanie gazów jest zbyt silne, no to możemy trochę na przykład wysokiego zdjąć, albo żarzenia trochę tam zdjąć. Jest w każdym razie pewna możliwość lawirowania i dobierania tych parametrów. A lampa ładnie świeci. No, ważne, żeby na końcu świeciła dobrze. Ale już niedużo brakuje. No, życzę sobie, żeby następne były lepsze niż ten pierwowzór.